Ustawiamy frekwencję co 8 sekund. Nagrywamy vloga, Majetku, nie przeszkadzaj. Przepraszam. Przywitajcie się. Ja to jest dietetyczne. Właśnie instaluję, sami wiecie co. Nie wiecie co, nie powiemy wam co. Nie, to jest tajemnica. To jest tajemnica. Patrzcie, popiół, znaczy nie pokażę wam ludzi, bo tam ludzie. Generalnie to... Jesteśmy sobie mam właśnie... Mam nadzieję, że vloga na Instagramie też tak będziesz płynnie nagrywać. Generalnie jesteśmy... Ej, czemu nie mogę tego tak... Nie podoba mi się. Jesteśmy... Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Pompeja. Tak, i oglądamy ludzi. Chodź, idziemy podwiedzać. Ej, ale to nie nasza grupa. Cofamy się. To był żart, nie idziemy. Nie ma tu czego nagrywać, jakieś wywiady. Nagrywam już minutę i 7 sekund, ale ze mnie blogerka, o mój Boże. Julka, ej, nagrywaj. Dobra. Nie, my zrobimy później 10 minutowy materiał. Generalnie. Żartowałam, trzeba słuchać pani w słuchawce. Wejście za 10 sekund. Ogólnie zasada jest taka, Klaudia. Żeby się połączyć w ogóle z tym, wchodzimy z ICI. Ja już go włączyłem, siecie się teraz na niebiesko. Aparat i taka chmurka, to jest ogólnie Bluetooth. Dobra, no i tak. Jak dajesz z ICI, Theta X to jest już połączone. Jak widzicie, bawimy się super. Co tam Wiktoria powiesz? Bardzo ciekawie tutaj jest. Właśnie ale nasza grupa sobie poszła, wiecie o tym. Oglądaliśmy właśnie odlewy w wieczór w Lipsie i było cudownie. A teraz będziemy wchodzić i będziemy wam relacjonować wszystko, co się tutaj dzieje, więc bądźcie z nami, kochani. Ej, na serio poszła. No. Ej, halo. Ej, Majetko, bo zgubiliśmy grupę. To jest Sferyk. Majetko, ile mam tak tego nagrywać sobie? Dobra, Julka, chodź. Stój tak. Stój. Dalej ręka. To jest takie poważne. A tu kręcisz teraz? No, 3 minuty już ponad. Bardzo ciekawe miejsce. Dobra. Tutaj mamy bardzo fajną panią przewodnik, która bardzo świetnie wszystko opowiada. Nagrywam drugiego vloga vlogu. Patrzcie, nagrywam vloga na telefonie Majetka. Tutaj ja wam zaraz czekaj, patrz, może mnie słychać. Macie słuchawki. Gdzie jest mikrofon w tym telefonie? Tu. Słuchajcie sobie pani teraz. Pokaż mnie. Bo jednak nie, albo chyba jednak tu. Czekaj, a słuchajcie, kto delegował. Ja ją idę prankować i będę gadał do mikrofonu. Wracam już do was, kochani. Musiałam nagrać na chwilę na inny kanał mój. Weź tak chodź całą wycieczkę z tym telefonem, no? Ludzie pomyślą, że mam jakiś kanał na YouTubie. To jest YouTuberka. YouTuberka. Przestań, musimy do... Właśnie tak. Idziemy teraz do... Co tam Klaudia? Klaudia ma kija. Tak, mam kija. Rafał by wybrał tego kija. Jesteśmy jak ci starożytni ludzie tutaj. Tak, przechodzimy takim podwykiem jak oni przez ścieki, nawet o tym nie wiedzieliśmy. Nie przez ścieki, przeszliśmy specjalnie po przejście dla pieszych. No tak, ale przez ścieki. No tak. Ale tu wszędzie były ścieki. I dowiedziałam się, że ludzie tutaj wszyscy mieli bulimię, w sensie, bo próbowali różnych rzeczy, a później dotykali sobie gardła piórkiem Pawła. I w taki właśnie sposób chciało się jedzenie puścić Pawia. Więc jakby ktoś był ciekawy, to właśnie taka ciekawostka. A to jest jakiś znak po włosku, żeby nie dotykać. Baseny w tamtych czasach wyglądały one tak i tam była dziura na suficie, bo to by było to nie. Tam jest kochany nasz komendant Bartłomiej Maryniak. A czy Julka? Tak, poczekaj. A tu Zasia. Tam jest Max.
Teraz będzie z Wiktoria. Właśnie oglądamy kolory. Cześć, jestem trochę niewyspany. Jesteśmy w domu jakiegoś gościa, który produkował dachówki. Zobaczcie sobie sami. Idziemy dalej. A tu to. Tak. Jak emocje? Nie, nie odpowiadają. Tak. Właśnie jest bardzo ekstremalnie, jak widzicie sami. W każdym momencie możemy spaść. Właśnie o tym mówiłam. To nie lada wyzwanie, powinniście być dumni. Bardzo piękne widoki, bardzo piękne widoki. Robimy zdjęcia. Majtko, pokaż widoki. Pokaż widoki, są za tobą. No generalnie słuchajcie, tylko pozazdrościć. No tylko pozazdrościć. Coraz wyżej, my coraz spadniemy. Teraz idziemy zobaczyć, jak to wygląda od strony kierowców. Tak. Fajnie jest, bo bardzo nikt nie jedzie już. Chcecie coś powiedzieć? Nie. Aha, spoko. Jechali autobusem, tak. Na rowerach. Halo? No, cześć, słuchaj, bo no mamy tam, pani dzwoni ze szkoły, pani dyrektor, chodzi tam o Karolinę. A proszę, proszę. Niżej klasztoru. My mamy pod klasztor jechać sam, tak, druhu? Palce. Co? Dobra, zrobimy się. Dawaj jeszcze. Ale każdy musi sobie wymienić. No. Dobra, jest. Trochę mi to kupa się. Mi też. To jest 9, tak? No, dobra, czekaj. Dobra, będzie E. Nie mogło trafić. Cześć! Jak można imię i skąd pochodzisz? Hipopotamem to ja się rapapara, rapapara. Biała ryja jako para, rapapara, rapapara. Biała ryja jako para. Comandamento, perché sappiamo che già nell'Antico Testamento Dio aveva comandato ai membri del suo popolo di amare il prossimo come se stessi. Gesù stesso, a chi gli chiedeva quale fosse il più grande comandamento della legge, rispondeva che il primo era amare Dio con tutto il cuore e il secondo amare il prossimo come se stessi. Allora, qual è la novità di questo comandamento?
che Gesù affida ai suoi discepoli. Perché lo chiama comandamento nuovo? L'antico comandamento dell'amore, amare Dio e amare il prossimo, è diventato nuovo perché è stato completato con questa aggiunta: come io ho amato voi. Amate per i commenti di Pamplona e di Lisbona. Saluto le canonichesse della Croce nel centenario di fondazione, i responsabili della comunità San Egidio provenienti da diversi paesi, i pellegrini polacchi, accompagnati dall'ordinario militare venuti nel 65° anniversario della battaglia di Monte Cassino. Saluto i fedeli di Blancaviglia